Tego typu sprawy są utajniane, a później pan Kruściński molestuje dziennikarzy, a pan Kukiz się śmieje, że dziennikarze nie są molestowani. Tak się stało, pani przez tylko przez pana Kruścińskiego. Który się ten? W mrocznej dupie się zaczyna sra po nogach Ukraina. Proszę bardzo. Mogę tutaj? Ale proszę, proszę tutaj. Kończy się milczenie, więc rozpierdolił się śmigłowiec. Pan jest w pracy, ja jestem w pracy, pan tutaj stoi, ja relacjonuję w tym dokładnie miejscu. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie ustawiał, gdzie ja mam stać, prawda? No, bo bardzo się cieszę, że jesteśmy wzajemnie. Jak chcę chodzić? Bardzo spokojnie. Marek, jak się czujesz w asyście dwóch tutaj miłych parę? Znaczy ja, słuchajcie, przyjąłem najlepszą pozycję do prowadzenia dalszej części interwencji dziennikarskiej w związku z festiwalem przestępstw państwa tutaj przymuszanych do tego, którzy się nie zapoznali z tym, jaka jest tutaj decyzja sędziego. A ja idę po Nadzielskiego za brak badań na zakrzepice żył głębokich mojego niepełnosprawnego syna, który, kurde, muszę czekać się zapisywać, więc się podejrzewam z panem prezesem. Spotkam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Porozmawiam z jego ogromnicami. Grób grom, jak ktoś wie, o co chodzi. Młod się kłania. 90-92 przez Polskę do Izraela. Przed upadkiem Związku Radzieckiego. Wiemy, o co chodzi. Co zdemandować? Nawet ten będzie mówił o pierwszym biorą taki kurdupy i Boże Święte, byś się wstydził młodych chłopaków. O skutkach poszczepienia. Nie miał wyjścia. Ludzie, którzy się doszczepili, byli balsamowani, mieli strasznie duże zwody w żyłach i w tętnicach. O, korona pewnie. Patrz, i teraz nie mają. Prosimy o dystans. Ewakuacja. A ja, wie pan, byłem, panie funkcjonariuszu, ja byłem na wszystkich zgromadzeniach publicznych, tych największych, sam współorganizowałem, przejść. Kuchaliśmy, dmuchaliśmy się, przytulali, bo my tacy, już wie pan, serdecznie jesteśmy, tak, z miłością, to nie podchodzimy. Nawet do pana, mimo że pan tutaj w tej chwili jest instrumentem, rybikiem systemu zniewaraniu, gnębieniu i terroryzowania narodu, które panu płaci za to, co pan chronił, a nie terroryzował i wykonywał nielegalne polecenia. Czy to na stanie Wielskiego, wie pan, czy to pani sędzia? Wszystko jedno. Bóg obdarzył was, panowie, rozumem i wolną wolą. Przychodzicie i nie, że pani łańcuchu mówi, zabrać i wyrzucić. To druga strona zgłasza, przepraszam, ale ta pani bezprawną decyzję. Rozum i wolna wola funkcjonariusza, że sądzi, a dlaczego są wyrzuca dziennikarzy, którzy na punkcie policjantów, że oni mają prawo tutaj być. Nie, owszem, mają negatywne, że mają prawo to być. Jest to zaburzone prawo. Pani przewodnicząca, proszę przerwać rozprawę. Zapraszamy, wpiszemy protokół z tego. No niewykluczone, że będzie konieczne sporządzenie przeciwko pani wniosku do prokuratury z artykułu 231 i wniosku o uchylenie immunitetu. Halo, bo tutaj taka porada prawna u adwokata 500 zł kosztuje, za darmo tutaj. No, więc tak to powinno być, panowie. A nie, że wy jesteście jak te popychadła. Jak się ma pan to jest organizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym. Internacjonalnie to udowodnimy. To są terroryści. Tylko, że bez jaj, muszę tak powiedzieć. Po prostu, komu wy służycie? Jakich wypraw przestępcach? Jakim prawem wy idziecie? Tym, co was karmi i płaci? Czyli jak mafia, tak? A nie jak policja. Co wy macie do czynienia z policją? Ja tylko pokażę wam, jak mafia rządzi. Wstydźcie się w tym mundurze. No i tak, dyskusja przed sądem, przed salą sądową. Ja przepraszam, że nic nie komentuję, bo jestem przyrzębiony mocno i nie chcę, żebyście państwo słuchali jakieś takie bełkoty. Idzie mi dookoła. Tu jeszcze obowiązuje o takie jakieś to jest. Zostałem wywieziony. Ale wiesz, o co chodzi? Ale wiesz, o co chodzi? Zostałem uniewinniony. Kolejna podgrupa dyskusyjna. Ale policja sama tego nie śledzi. Policja musi dostać. Musimy im pomóc.
pomóc, w tym sensie, że my Polacy. Ale niech oni też, my wyciągniemy do nich rękę, ale czy oni, ale nie czekaj, ale to jest za pieniądze. Ale wiesz, kto jest naszym wrogiem? Powiem ci kto. Ostatnio kamrat powiedział, 90% społeczeństwa stało się kapo dla innych, dla nas. To jest problem, bo jeżeli ludzie się obudzą, ja pytam człowieka, mówię, proszę pana, on patrzy na samochód, bo teraz się, jak przestali w mediach nadawać o koronawirusie, to się twarde dyski poluzowały trochę i jest trochę, chodzi, a co to za akcja Martwy Obywatel? Rozmawiamy, ja mnie specjalnie, a proszę pana, a widział pan, żeby jakiś prezydent Płatała jechał do drugiego złoczeńca, mimo że ten jest Płatała, drugi jest złoczeniec, przecież Żeleński grał fiutem na fortepianie na kolanie. Tak. I on jedzie w sweterku, dlatego, że mu pozwalają, bo jest częścią teatru. Czy myślisz, że gdyby był prezydentem na normalnym spotkaniu, pozwoliliby mu pójść bez garnituru? Ale tu chodzi o to, że on dla nich gra rolę. Ja na Ukrainie byłem ponad 40 razy. Ja dużo rozumiem ukraińską mowę, no nie mogę mówić. Nie prosto uczyłem się jak za po rusku. Ja patrzę ostatnio, zajeżdża Mercedes za 1 000 000 zł. Taki gen, taki duży. W środku najnowszy iPhone, sieć Wania z bebechem, zegarek taki oczojebny, ja nie lubię tego słowa. Ja podchodzę, mówię, o, towarzysz, u was chodzić хорошая taczka. Ну да, двигатель какой стоит, 3,5, ну небольшой, но хороший. I na pewno jego żona, i chciałem to nagrać, pokazać, i na pewno jego żona bierze 500 plus. Co szkodzi brać? I to jest, przepraszam, chciałem przekląć, ale nie lubię przeklinać. To są pedofili, ludzie. A z bronią? Czego taka pomoc? Człowieka? Lekarza? Hej. Dzień dobry. Nie, ten co mnie molestował, nie wiedział. Moszrak. Takie wiesz, tąfy. Wiecie, Moszrak? To w Angielii mówią, Moszrak, lebes. A to nie u was. Nie. Wiecie, że inny arabski też ma dialekt, jak mówiliśmy. Tak, tak. Klasycznie jest jeden. Wie? A wy bronicie tych pedofili? Jeden, drugi, trzeci? Macie dzieci? I co, będzie Marek? Ale przepraszam, że jest zagrożone karą. No to będziemy zgłaszać coś? Będziemy zgłaszać? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o kwestię zgłaszania, no to ja sam mam kilkadziesiąt spraw właśnie w oparciu o to, co się działo, tak? Na razie niestety finanse nie pozwalają na to, żeby się skutecznie bronić, rozpaczliwie się bronimy. Ale to są sprawy przeciwko tobie. Ilegalne demonstracje. No w większości tak. Te, które są z mojego powództwa lub jestem poszkodowanym, no to ostatnio też w programie na czujnym mówiłem o nich. Natomiast ta walka jest bardzo kosztochłonna, tak? Płacimy potrójnie czy poczwórnie. Najpierw płacimy właśnie na państwa, którzy nas są wykorzystywani, żeby naprodukować setki pierdółkowych spraw, żeby później nie miał życia, tylko musiał łazić. Tak? Później ci państwo, tak? Chronią oczywiście cały tych system tych bandytów polityków, chronią oczywiście sędziów, którzy też na gminie popełniają na nas przestępstwa razem z prokuratorami. Tak? Posłuchajcie, na końcu zapłaciliśmy policji, zapłaciliśmy prokuratorom, zapłaciliśmy sądom, wszyscy popełniają na nas przestępstwa, zwracają się nad nami, tak? Które nic nie pomagają, a na końcu za to wszystko, że nam zajmują czas, my też musimy płacić. A ja chciałem się odnieść do jednej ważnej rzeczy, która nas tutaj, przepraszam koleżanko, która nas tutaj wszystkich działających dotyczy. Chciałem powiedzieć o takim zjawisku, przepraszam, to jest wrażliwy temat, nie będzie mi łatwo mówić, niech każdy oceni jak uważa. Mnie kolejny raz, wiadomo dlaczego, bo jestem już w systemie zanotowany, Marko Obywatel, wiadomo, samochód oznakowany, flagi, na pewno nie ukraińskie, tylko biało-czerwone flagi na samochodzie, megafony, prawda? Wszyscy się pytają, co chodzi z Martwym Obywatelem, każdy rozumie. Słuchajcie, kolejny raz usunęli mi Facebooka i ja wreszcie mam nowe konto. No i pani się dodała jako znajoma, chciała być znajomą. I ja zrobiłem posta i napisałem, że jak ktoś by chciał wesprzeć mnie jeżdżącego po Polsce, to podaję numer konta. I ta pani znajoma, a propos bycia kapo jeden dla drugich, napisała mi, co, kolejne żebractwo, numer konta, a inny gościu napisał, dołączył do niej, że żebractwo jest karalne, wziąłbyś się do roboty. Zobaczcie, jakie się stało społeczeństwo. Nie, spokojnie. Odcinanie nasz walczący od finansowania nawet na te koszta i tak dalej. Każdy z nas, co jeździ, wiemy doskonale, ile to kosztuje. Wiemy, jak to działa. Wiemy, ile kosztuje prowadzenie redakcji. Wiemy, ile kosztuje dojazdy i później użeranie się z tym, że państwo... Pan się możesz odwołać, tak? Ja przepraszam. My też o pana walczymy. Ja tylko przepraszam, Marku. Ja chciałem jeszcze tylko dodać jedną rzecz. Ja, wiecie, dlaczego usunąłem tego posta? Pani
proszę ja pisałem, panią przepuścić. Usunąłem posta, bo miałem po prostu zły numer konta podany, takiego konta, które zajmuje komornik. Musiałem to zmienić, a no po prostu usunąłem tego posta, ale nawet tej pani nic nie napisałem, bo wolałem, żeby ten post był, żeby ludzie zobaczyli, jakimi ludźmi my jesteśmy, część Polaków. Nie część ludźmi, Polak. Jeszcze raz ci tłumaczę, co podkręca agentura. Przecież wiedzą, że mają nas teraz skłócić, mają odciąć od finansowania. I oni to wrzucają. Niestety duża osób jest pełni rolę pożytecznych środowisk, tak, zależnie z naszego środowiska, którzy to łykają po prostu. Czyli to są trole też, można powiedzieć. To pomagają systemowi. Trole, a z drugiej strony wtedy się cieszy. Powiem tak, my jesteśmy przebudzeni na różnych poziomach, tak? Niektórzy nawet z dobrym serduszkiem robią rzeczy, które niestety podcinają gałąź, na której wszyscy siedzimy. Bardzo często jest tak, że ja wyprzedzam pewne rzeczy, jestem nawet i krytykowany, nawet hejtowany, a po pół roku wychodzi, że miałem rację, tak? Polacy są emocjonalni. Zbierajmy się, nie pokładajmy sobie nóg, nie odcinajmy się od finansowania. Jeżeli ktoś powie, że taką redakcję, która w tej chwili miesięcznie 10 tysięcy wynosi, że ja mam ją z własnej kieszeni, czyli mam półtora etatu pracować dla redakcji, wykładać 10 koła miesięcznie i jeszcze 100 tysięcy wymagań do mnie, tak? A redakcję taką, na jakim poziomie powinien prowadzić, to jest koszt 130-135 tysięcy. I to ja mam, rozumiem, wydawać, tak? I jeszcze mieć hejt za to wszystko? Ale po co ty działasz? Tak naprawdę łatwiej jest postawić lajka. To jest fajne działanie. Słuchaj, plan był taki. Bronimy się to, co tutaj państwo wykorzystani do działań przestępczych, tutaj w mundurach między innymi, tutaj panowie w podobnych sytuacjach, tak? Bronimy się przed tym, co oni tam powypisywali, bo możesz się pan odwołać, tak nam mówili, tak? No. I powiem szczerze, plan był taki, że się skutecznie bronimy i kontratakujemy. No ale na to są potrzebne koszty. Więc teraz już wiesz, po co jest skłócanie. Teraz zjednoczeni jesteśmy silni. My nieraz wielokrotnie tutaj mówimy o, że się nie zgadzamy w różnych kwestiach. Tak, widzę tu przyjaciół, którzy byli w strajku przedsiębiorców, widzę tu radykalny antysystem z Radomia, widzę tu naprawdę szereg różnych, mamy różnych odcieni, wiadomo, w jednym kierunku idziemy, tak? Patrzcie, zjednoczeni jesteśmy silni, tak? Gdyby tutaj wszedł sam Mirek i parę osób, to by państwo tutaj zostali wysłani wcześniej. Zostaliśmy przesłani wcześniej i by nas po prostu spacyfikowali od razu, a tak to coś tutaj próbujemy walczyć, tak? Czekamy, co? Przerwa znowu? To przerwa czy koniec? Przerwa. Chwila przerwy, tak. Nastąd musi się zapoznać z wnioskiem formalnym. Niestety została sprawa utajniona, więc na tą chwilę nic więcej nie mogę powiedzieć, tak? Ale rozumiem. Nagrywamy dla własnych potrzeb. Chodźcie, briefing, tylko ja tu pilnuję miejsca, bo mam ekskluzywne miejsce dziennikarskie i żeby mnie to sąd nie usunęli. Kiedy już będzie po wyroku, pewnie będziemy mogli... A ile wyrok będzie? Nie wiadomo. Nie wiadomo, wszystko zależy od sądu, tak? Natomiast na tą chwilę, no niestety nie możemy ujawnić tych danych, ale na pewno zrobimy z tego fajny, krótki film, może dłuższy film po ogłoszeniu wyroku, bo wtedy już cała rozprawa, jakoby tajność straci. No to cofnijmy się, raczej no, przypomnijmy, bo na bieżąco się to dzieje. Kwestie wyrzucenia dziennikarzy i nawet uniemożliwienie pozostania. Niedopuszczalne. To możemy skomentować. Dla mnie to jest niedopuszczalne w tak ważnej sprawie społecznej, jaka tu w tym momencie jest rozpatrywana. Bo byle jaki pies, za przeproszenie, może sobie zrobić komuś sprawę o jakieś dziwne rzeczy, które są w jego ubzduraniu, tak? Dziennikarze nie mogą uczestniczyć w tej sprawie. No ja przypominam jedną rzecz, że jest to człowiek, który nawet się nie stawił na tą sprawę, czyli ma tak samo jak sądy, tak samo i was policjantów, on ma w głębokim poważaniu. Wy to sobie biegacie, jak oni wam tak strykną. O tym była mowa, tu gadam tak, z kolegami. Także to generalnie tak to wygląda. Ale niestety jesteś, oni zostaną. Tak, jesteście tym najgorszym mięsem armatnim, które oni po prostu szargają po ulicach, kopią i tak dalej. Naszej sprawie, United for Freedom, z Engina, nie chce nam powiedzieć, jakie mają to być te fikcyjne braki formalności, bo wszystko jest regulowane w artykuł 90 i 91. Generalnie ona powiedziała, nie wiem, czy to dobrze zrozumiałeś, że pisemnie te braki formalne wam wykazała i wam wysłała. Ona może mi dawać możliwość, że wypełniasz te braki formalności od razu do rozprawy i takiej szansy ona mi daje. Bo ona mnie Kasia Palacza? Jeszcze 2 lata w maseczkach, co? Chyba 2 lata w maseczkach biegania jak u Cacia, co? Tak jak już jest odpowiedź, że są braki formalne, może warto teraz wziąć i to na rozprawie. No, tym bardziej, że masz taką możliwość jako przedstawiciel społeczny, powiem, prawda? Tak, ja jestem ciekawy. Ja tę rozmowę mam na szczęście nagrany z sądem.
I jeśli tych braków formalności są takie, które mi się wydają, są przeciw informacji, które dostał Amazon, i tu będzie to sprawa dla prokuratury i dla najwyższej... Czy Uga sugeruje, że doszło do poświadczenia nieprawdy przez panią sędzię, czyli że to był taki wybieg, zabieg, żeby ewentualnie... Słuchajcie, ja bym chciała sobie zapalić w międzyczasie. No, United for Freedom nie jest organizacja polska, tylko międzynarodowa, odpowiednia angielskim prawu. I w angielskim prawu... podlega tym Company Act 2006. I ten Company Act 2006 to za około 40 stron. Tylko jest po angielsku. I pytam rząd, czy rząd chce mieć tłumaczenie na wszystkich 40 stron. Czy tylko to, co jest Ja jestem odpowiedź po drugim kierunku umówiony. Czy wystarczy tylko ten czwarty punkt, czym się organizacja zajmuje i tego zostałem zontłumaczony w wersji polskiej. To znaczy, jeśli teraz będzie brak formalny, czy brakuje im to inne 52 artykuły albo części od tej statutu, wtedy rząd jest winny, bo prowadził mnie w bunt i nie mogę mieć konsekwencji dla bunt rządu. Jeżeli jest czas innego, jestem ciekawy, ale jednak powinno rząd dawać mi szansę wypełnić tych pragi formalności teraz w rozprawie, ale z powodu, czy ja nie dostaję informacji, co według rząd brakuje, nie mam takiej możliwości. No logika i ekonomika procesowa nakazywała, żeby wszelkie braki formalne załatwić tu i teraz na miejscu. Był to moim zdaniem to wybieg, żeby jednak ciebie nie wpuścić na salę, no ale tutaj faktycznie pod wpływem presji pani sobie sprawdziła, zrobiła przeserwę, no jednak zostałeś na tej... Czyli ten element został przywrócony tak jakby, mimo że pani tutaj wcześniej w mojej ocenie ściemniła z tym, że gdzieś coś napisz nie wysłała i tak dalej. Po prostu najwyraźniej sądy są tresowane i przyzwyczajają się do tego, że traktują naród jako jakąś, nie wiem, hołotę, która przyszła im przeszkadzać. Chcą wszystkich wyrzucać, żeby z wyłączeniem jawności sobie procedować i później w mądry sposób jakoś uzasadnić, dlaczego oskarżony jest jednak winny, tak? Żebyśmy tylko przypadkiem tego nie widzieli. Dlatego myślę, że wszystkie te zabiegi, myślę, że to jeżeli pani na dzisiaj wyrzuca dziennikarzy i to się utrzyma ta praktyka, myślę, że powinno nawet więcej organizacji społecznych przystąpić do tej sprawy. Jak patrzmy, PAP nadał wielki artykuł 22 maja 2022 o to spotkanie z oskarżonym z ministrem zabójstwa i było to w różnych innych mediach również opublikowane. Jak był taki medialny echo, który potem w późniejszych informacjach o jak bardzo się boje pan Niczelski narodem i tak dalej, powtarzono, bo nawet już byli u niego w kamienicy, to jest to tak mocno przekazane medialne, że nie można negować interes publiczny. I trzeba teraz, po tym, czy był tak medialny nagonka na oskarżonego, wyłączyć jawność, jest skandalem. I dodatkowo w Konstytucji mamy różne artykuły i kilka artykuły mają dodatkowe informacje, jeśli to nie jest inaczej regulowane w ustawie. Na artykuł 45 tego nie ma. To znaczy, każde ograniczenia jawności jest przeciwne do Konstytucji. Ale słuchaj, bo faktycznie my jesteśmy czynnikiem społecznym i dziennikarskim, który dba o porządek prawny w tym budynku. Przepraszam, panowie funkcjonariusze, który tutaj z panów dowodzi? Bo tutaj dostrzegłem pewną element tego element przyozdobienia budynku, który jest niezgodny z prawem. Co zobaczyłeś? Niezgodny z prawem element wystroju budynku. Panie funkcjonariuszu Buźniak, pan zechce się obrócić na chwilę. Co tu widzimy? Właśnie, co to jest? Pan powie. Ale gdzie, co to jest? Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust.
Panie funkcjonariuszu, jesteśmy prawdopodobni. Oczywiście informacje fałszywe nie mogą tu wisieć. Ja oddaję w ręce, który pan dowodzi. Nie mogą fałszywe informacje niezgodne z prawem wisieć. Który tutaj pan dowodzi? Który pan? Pan mnie obmacywał, proszę bardzo. Widzi pan mnie, że niezgodny z prawem. Który tamten pan dowodzi? Proszę pana, patrz pan co znalazł. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust. Jak chcę to obrać, żeby nie było, że ukradłem. Z administratora, tak? Dobra, pójdziemy. Gdzie jest ten administrator? To słuchajcie, w czasie na przerwę, tak żeśmy przywrócili porządek prawny. Pilnujcie tej mojej kurtki, pilnujcie panowie, tak? Pilnujcie. A my idziemy zgłosić, oddać do prezesa sądu, tak? Przepraszam. Zaraz się damy. To jest kolejna. Ucz się, panie, bo wiesz, że nie będę. Panie organie. Marek. Też. O proszę, Nabil też. No słuchajcie, robię dużo więcej praworządności w tym budynku, prawda? I to gratis robię. No, gdzie to można oddać? Do administracji. Czy do ochrony, czy do obsługi interesantów? Może obsługi. Szanowna pani. Dzień dobry, Marek Majker, redakcja czujny.pl. W osobie redaktora naczelnego Marka Majkera, mnie osobiście. Że pani, takie kartki tutaj wiszą, one są ze... Znaczy to nie jest kartka wasza, tylko państwa zwolę. Dobrze? Idziemy do wnowu. Dobrze. No, proszę pani, nie uwierzy pani, co się stało. Takie ogłoszenia w sądzie. Totalnie ze wszechmiar bezprawne, nielegalne. No oczywiście jako praworządni obywatele i dziennikarze zrywamy wszędzie, gdzie takie ten. Tylko nie chcemy tutaj własności. Gdzie tą własność mamy zdeponować? Tak? Bardzo proszę potwierdzenie odbioru, że zdeponowałem tutaj w tej chwili tą tabliczkę, żeby mnie nie posądzono, że ukradłem, prawda? A pani mi nie potwierdzi, że ja to przyniosłem? A artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego? Każdy urzędnik państwowy ma obowiązek zawiadomić prokuratora, jeżeli jest świadkiem popełnienia przestępstwa. Właśnie pani przynoszę tabliczkę, którą ktoś wywiesił, nielegalnie popełnił przestępstwo w tym budynku. Pani się tym nie zainteresuje? No. I oddalić się? Aha. Czyli tak, my tutaj do was przychodzimy, żebyście pracowali, panie, państwo. A jak tutaj mamy tutaj element, że ktoś bezprawny jakieś tutaj ogłoszenie wywiesił, czyli przekroczył uprawnienia 231, przestępstwo, to proszę się oddalić. No dobrze, sala numer 59, ja to pani dodaję. A to, z której było sali? 36, myśli pani to samo przestępstwo? To jest. Jak można wprowadzać ludzi w błąd i to jeszcze obowiązkowe podduszanie się? Skandal. Dziękuję pani uprzejmie, dziękuję bardzo. To jest pani bardzo miła. Nagraliśmy, nie będziemy panią tutaj o potwierdzenie, nie? Nagraliśmy. Tutaj kącik szyderców, tak? Ja ci zaimponowałem, czy? Chcesz się wypowiedzieć może do... Nie. Ty tak widzę. Ty jesteś aktywista... Słuchajcie. Oddaliśmy to. Prezesa sądu zgłosiliście? Nie, tutaj. Nie chciał dać nam potwierdzenia. Słuchajcie, pomoże mi coś przekazać porządek prawny, więc popatrzcie się, co tu się dzieje. Niesamowite. Pani, właśnie wyleczamy z koronawirusa. Wszystkie nielegalne ogłoszenia ściągamy. Idę na policję się zgłosić. Kolejna sala. Panowie policjanci, do tego jest cały pustą. No popatrzcie, wszystko nielegalne informacje. No to już pomóżcie, bo tak przywracamy. A bo dobra, nie muszę ja to wyszło. Muszę cały sąd nielegalny. Akcja zrywania. To pani prokurator tam stoi, czeka, pani sędzia z protokolantką poszła na górę już. A już pani sędzia zeszła. A ja tu usiądę.
Na razie włączamy. Przepraszam jeszcze raz za mój głos, ale mam nadzieję, że się poprawi. Nie przy następnej edycji, bo to zaraz będzie kolejna, ale no, może do 21 jakoś tam przeżyjemy. Dziękuję, na razie.